Wystawy czasowe o związkach szlachty sandomierskiej z Sejmem Wielkim i uchwaleniem Konstytucji 3 maja, a także król Władysław Jagiełło w twórczości Jana Matejki. To plany Muzeum Zamkowego na 2022 rok. Sandomierskie Muzeum zamierza również zmienić ekspozycję stałą. Na jesieni tego roku, najpewniej w listopadzie, czeka nas otwarcie stałej wystawy malarstwa i rzeźby ze zbiorów Muzeum Okręgowego. Dotąd nigdy właściwie w muzeum czy Muzeum Zamkowego już obecnie, dotąd nigdy w historii tej instytucji nie było takiej stałej ekspozycji naszych zbiorów, które w znacznej mierze są po prostu w magazynach i nie są dostępne dla zwiedzających. Muzeów, które swoją siedzibę mają w zamkach lub pałacach, jest w kraju kilkanaście. Podlegają one lub są współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W większości są właścicielami tych obiektów i właśnie o takie prawo własności stara się Sandomierskie Muzeum Zamkowe. Zapewne cały proces trwać będzie kilka miesięcy, ale odpowiednie dokumenty zostały już wysłane i obecnie są procedowane przez Starostwo Powiatowe. Najpierw rozpatrywanie przez, powiedzmy, ten najniższy organ reprezentujący Skarb Państwa, czyli starostę, a następnie przechodzi to do wojewody, w tym przypadku wojewody świętokrzyskiego, i to on podejmuje ostateczną decyzję, która wraca do starosty i następuje umowa darowizny, już podpisywana z jednej strony przez starostę w imieniu Skarbu Państwa, a z drugiej strony przez nowego właściciela, czyli przez, w tym przypadku, mamy nadzieję, że tak to się zakończy, Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Już od 25 stycznia miłośnicy sztuki będą mogli oglądać wystawę Nabytki, czyli muzealia, które w ostatnim czasie trafiły do zbiorów Muzeum Zamkowego. Po raz pierwszy upubliczniony zostanie nabyty w grudniu obraz Piotra Michałowskiego, Jeździec na siwym koniu. Wernisaż wystawy zaplanowano na godzinę 17:30.